Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach Ace Attorney, Apollo Justice, nie wiem w sumie, czy jeszcze będę nazywał tą serię. Grałem w sumie pierwszy odcinek po tym trzech pierwszych odcinkach, które grałem, więc w końcu wieczorem, w końcu w swojej aurze. Jesteśmy teraz w pierwszej sprawie, od razu w trialu się ona oczywiście zaczęła, no i teraz dosłownie skończyliśmy na dowodzie, który polegał na tym, że przedstawiliśmy na zdjęciu, że żetonów było więcej niż według Olgi miało być. Co oczywiście jest mega sus. Z tego co mówiliście, Trials and Tribulations, czyli część trzecia, miała miejsce, kiedy Phoenix miał lat... Wiecie, czemu nie działa? Kiedy Phoenix... działa w ogóle? Kiedy Phoenix miał... O, coś jakoś traciwie mi czasami łapie fokus. O, super anstro. Kiedy Phoenix miał lat bodajże 27, teraz ma lat 33. Co by oznaczało, że minęło 6 lat. Czy nawet ktoś mówił, że 7 lat minęło pomiędzy dwoma grami. Ciekawe. Szczególnie w świetle tej informacji o jego córce. Zobaczymy, co to właściwie oznacza. Czy to jest jakiś fake, może adoptowana córka, może to taka po prostu informacja, może coś. Zobaczymy. Czy jesteś pewien, czy jest pani pewna, że ofiara wygrała? Oj. Absolutnie pewna. Objection! Chyba wygląda na to, że nasz nowy prawnik jest trochę zdezorientowany. Spojrzenie na to zdjęcie jest wystarczające, żeby powiedzieć, kto wygrał. Jeżeli nie jest się w przedszkolu, oczywiście. Dla dobra bezpieczeństwa, czy możesz wytłumaczyć ten problem przed sądem? Oczywiście, wysoki sądzie. Na tym zdjęciu widzę małe żetony i widzę duże żetony. Powiedz mi. Proszę powiedzieć, które są warte 1000 punktów? Ha! Te duże oczywiście! Da! O, też tak myślałem. Ale wtedy suma się nie zgadza. Suma? Sprawdźmy to, co przypomnijmy sobie słowa świadka. Każdy z mężczyzn rozpoczął z 3500 punktów w żetonach. Więc w sumie wartość żetonów cała wynosiła 7000 punktów. Tak, jeżeli moje odliczenia są poprawne. Zobaczmy, 3 plus 1. Wynosimy piątkę. Co, wysoki sądzie? A więc, spójrzmy na to zdjęcie, które rzekomo pokazuje wszystkie żetony. Jest ich za dużo, tych czarnych jest za dużo. Jeżeli duże żetony są warte 1000 punktów, a małe są warte 100, i doda się to wszystko, ile to jest? Sam to zrób. Nie jesteś w przedszkolu, prawda? 10600 punktów. Liczba żetonów się nie dodaje, nie zgadza. Jasno zaprzecza zeznaniom świadka. Ale dlaczego? Jak to możliwe? Dokładnie. Justice. Teraz, jeżeli wiesz co, musisz ustalić dlaczego. Racja. Jest tylko jedno możliwe wyjaśnienie tej sprzeczności. Punkt wyjściowy naszej debaty jest zły. Ilość żetonów jest zła. Obie rzeczy się zgadzają. Czyli 10600 tam wyszło, tak? A teoretycznie każdy z nich zaczyna z 3500, no to... To by nie zgadzało się, że liczba żetonów jest... liczba żetonów... Bo ja pomyślałem, że mogła ta Olga być potencjalnie trzecim graczem. Ale wtedy liczba żetonów powinna wynosić 10500. No to chyba punkt wyjściowy był zły. Co? Obliczenia sprawiają, że odpowiedź jest jasna. Jeżeli suma punktów na stole to było 10600, to każdy z nich startował noc z 5300 punktami. 5300? To raczej spory wynik jak na rozpoczęcie gry. Justice? Czy inny... Aha, czy inna wartość startała, czy chodzi o wartość żetonów w tym zdaniu? Naprawdę coś zmienia? A? Chyba obrona... sprzeciw obrony był jeszcze mniej przygotowany niż te żetony. Aha. Czas wrócić do kuchni. Racja. Jest jeszcze jedno możliwe wyjaśnienie tej sprzeczności. Okej, przepraszam, ja myślałem, że chodzi o starting points. Aha, points. Nie wiem, dlaczego przeczytałem point. Okej, mój błąd. No to co, pozostają nam dwie opcje. Ilość żetonów była zła. Hmm.
No to chyba ilość żetonów była zła w takim wypadku. Nie wiem, nie jestem pewien. Sprawdźmy. Dziwną rzeczą tutaj jest ilość żetonów. Rasy, pani Robin? Dlaczego pytasz mnie? Na wszelki wypadek? Justice, to twoja sprawa. Martwię się o to? Jeżeli zastanawiasz się nad żetonami, spójrz na fotografię. Wszystko jest tam. Nawet nasz sędzia z coraz słabszym wzrokiem mógłby je policzyć. To nie jest jedyna rzecz, której sędzia jest coraz gorszy. Zapytam raz jeszcze. Racja. Jest tylko jedna możliwość. Obie wartości były poprawne, czyli co, zarówno ilość żetonów, jak i startowa ilość punktów były w porządku? Sprawdźmy, no to jest jedna odpowiedź, która została. Każdy mężczyzna rozpoczął grę mając 3500 punktów. Jeżeli wszystkie żetony rzeczywiście są pokazane na fotografii, to może tylko jedna odpowiedź. Cóż, jaka to odpowiedź? Wartość tych żetonów była inna. Co? Chcecie wiedzieć, co ja myślę? Małe żetony były warte 1000 punktów, a nie duże. Okej. Okay. Teraz te zdjęcie gdzieś mignęło przed chwilą w dowodach. To miałem takie... kurde, a może właśnie to jest nadur, bo tych czerwonych rzeczywiście jest mniej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Powinienem to policzyć. Okej, okay, ale co to zmienia w samej... Ach, już wiem, co to zmienia w całej sprawie. Bo to pokazuje, że Films wygrywał, a nie Shady. Racja, bardzo sprytne, bardzo sprytne. Szaleństwo! Totalne szaleństwo! Proszę pokazać mi jeszcze raz tą fotografię z żetonami. Jest tutaj 6 małych żetonów i 10 dużych. O! To rzeczywiście byłoby 7000 punktów. A czemu ona nam o tym mi powiedziała? Aha, bo ona mi powiedziała, ale to po co nam podała tą punktację? Wyśmienita robota, Justice. Za pierwszym razem, łatwizna. To zupełnie jakbyś wpadł na to zupełnie sam. Cóż. Ja po prostu cieszę się, że to ja to powiedziałem. Objection! Ale chwila! Wartość żetonów może być inna, ale to niczego nie zmienia. Dokładnie. Ofiara miała większą ilość żetonów. No nie do końca. O! Dokładnie. Jeżeli małe żetony są warte 1000 punktów, a duże są warte 100, zróbmy małą matematykę. Pododawajmy po obu stronach stołu. Oho. Zaraz mu oderwą się te egipskie włosy. Ofiara, pan Smith... ofiara, pan Smith miał 2900 punktów, a pozwany miał... 4100! Cóż, a więc... Wygląda na to, że pan Wright wygrywał tę noc, w tej nocy. To niemożliwe! Mój klient miał nawet mniejszy powód, żeby zabić ofiarę. W końcu, to on wygrywał. Jak zawsze. Ta muzyczka jest świetna. Tak, pani Orly, albo O'Reilly. Napisaliście mi w komentarzu, że rzeczywiście to jest pani O'Reilly. W sensie nie, że się to czyta, ale to może O'Reilly. Musiała pani wiedzieć, jaka jest prawdziwa wartość tych żetonów. Skoro była pani na miejscu zbrodni, prawda? Świetna jest ta animacja, uwielbiam tę grę. Naprawdę. Spokój, spokój! Wygląda to, że nasz pozwany stracił swój motyw. I... prawdopodobna porażka pana Wrighta nigdy do niej nie doszło. Teraz musimy zadać sobie pytanie, czy możemy ufać. Oho. Ktoś holdnął to? Ona? Przepraszam? Co pani mówiła, pani Orly? Musimy teraz zapytać siebie, czy możemy zaufać zeznaniom świadka w... Okej, ciekawe. Nie chciałam tego mówić, ale... Właściwie... widzicie... Co widzimy, pani Orly? Co mamy zobaczyć? W ostatnim rozdaniu... doszło do oszustwa. Ta, jasne. Oszustwa? Chyba nie ma pani na myśli... sztuczki? Chwila, a może ma pani na myśli oszustwo? To wszystko to samo. Tak, doszło do oszustwa w ostatnim rozdaniu. Dlatego gra skończyła się z takim rozdaniem. Świetnie.
Po prostu świetnie. Na początku mamy kłamstwa, teraz oszukiwanie. Cóż, ta sprawa zdecydowanie obróciła się w ciekawy sposób. Środek, proszę zeznać przed sądem. Proszę powiedzieć nam o tym oszustwie w finałowej ręce, w finałowym rozdaniu. Okej, zobaczmy. Musimy się skupić. To jest dosyć prosta sprawa. Trzeba tej dobrze słuchać. Ostatnie rozdanie. Obaj mężczyźni mieli fula. Jest po 4 karty, z każdej karty w talii. Od asa do króla. Jeśli spojrzy się na dłonie obu mężczyzn, oszustwo jest bardziej oczywiste. Następny ruch, w następnej chwili gra stała się, zamieniła się w kłótnię. Sztuczka pozwanego została wykazana. On wziął butelkę w dłoń, biedny pan Smith. Oho. I takie oskarżenie teraz poszło. Pani Orly. Dlaczego nie powiedziała nam, pani sądowi, o tym od samego początku? Tak coś czułem, że czuję tutaj przykrywkę. Cóż, ludziska, czas ściągnąć przykrywkę. Zabrzmiało groźnie. Ful jest bardzo wysoką ręką. Niełatwo to zrobiłem w moim doświadczeniu. Sędzia pewnie cały czas poza salą sądową spędza w kasynie. Tak wygląda, to chciałaby powiedzieć, spelunie. To samo w sobie jest wystarczające, żeby podejrzewać jakieś bardziej zaawansowane techniki. Pani Gavin? Czym jest Ful? Prawnicy w tych czasach! Nie wiesz, czym jest poker? Nie wiem, czy to dobrze dla ciebie, czy to dobrze od ciebie świadczy, czy o twojej karierze. Czy dobrze świadczy o twojej karierze odchodzącej? Co to jest, jakiś sekretny krąg pokerowy? Justice? Znasz terminy para, dwie pary i trójka, tak? Tak. Bez problemu. Dwie karty z tą samą cyfrą, czy tam znaczkiem, tworzą parę, a trzy tworzą trójkę. Dobrze. Teraz wyobraź sobie rozdanie z jedną parą i z jedną trójką. To jest full. No, jakich rzeczy się uczymy. To nie brzmi zbyt łatwo do zrobienia, prawda? Widać dłonie obu graczy na tym zdjęciu. Okej, a co się nie zgadza? Wydaje się, że są trzy różne siódemki, cztery różne asy i trzech różnych króli. Wow, oni oboje mają fula. Zapominamy, że jest dosyć łatwy sposób, żeby zrobić fula. I być się pokonałem przez 7 lat. Oszustwo! To bardzo poważne oskarżenia, panie Payne. Obrona może przesłuchać świadka. Jeżeli on oszukiwał w ostatnim rozdaniu, to wciąż pozostawia jedno ważne pytanie. Pani Wright, pan Wright przegrał te rozdanie. Kto słyszał o profesjonalnym oszuście, który przegrywa, kiedy oszukuje? Okej, zobaczmy. Finałowe rozdanie. Finałowe rozdanie. Obu mężczyzn miał fula. Dopytajmy. Jak ciężko jest robić fula? No dosyć ciężkie, da. To trzeba zrobić parę i trójkę w tym samym czasie. Chyba tak. Bardzo ciężkie, to na pewno. Może pan przyjąć moje słowa jako... pokerzysty z sali sądowej numer 3. O Jezu, jak tytuł. Bardzo ciężkie, da. Ale to nie jest niemożliwe. Okej, full. Ciężko. To przesłuchanie? Strata czasu. No, to nie taka strata. A po 4 karty w talii od asa do króla. Wszędzie prezes, jak ona mówi, że to jest oczywiste oszustwo, bo ja tu nie widzę oszustwa na zdjęciu. Po 4 karty, powiadasz? Da. Jest jeden pik, jeden kier i jeden... Jedno karo, jeden kier i jeden tref na każdej karcie. Każdej karty, w sensie dwójka, trójka, czwórka, piątka, szóstka. To jest interesujący fakt, że liczba 4 pochodzi od liczby pół roku. Co za ciekawostka.
To zupełnie jak ciekawostka taka, że w blokach poruszamy się po słynnych klatkach wymyślonych przez naukowca z Chodowa. Bardzo ciekawe, Olgo. Myślę, że moglibyśmy się wymienić jeszcze paroma ciekawostkami. A, co ty mi powiesz? Ale Hamstro stwierdzało, co ty mi powiesz? Czy wiedzieliście, że karty są ponurowane od 1 do 13? I wszystkie karty w talii? Jak się doda, dostaje się 300... dostaje się ich 364. Rok. Ale co? Jak mu to wyszło? Co? Wszystkie karty? Jak to jest 13 razy 4? Jak mu... Chyba czegoś nie rozumiem. He, co ty mi powiesz? Czy nie zabrakło jednego dnia? No bo rok ma 365 dni. Dlatego każda talia ma dwóch jokerów. No, że drugi joker to rok przystępny. Ale chwila, skąd 364? Jak to jest 13 razy 4, no to wychodzi 40... 52 karty, plus 2 jeszcze, to wychodzi kart 56. Czekajcie, aż zobaczę, co oni tu powiedzieli? Jakim cudem to tak wyszło? Aha, chyba, że chodzi 10 plus 9 plus 8, że to tak wychodzi... Czekajcie, 13? Nie wiem, chyba o to chodzi. Nigdy nie słyszałem o takich zawiłościach pomiędzy porami roku, ilościami dni, a kartami. Zobacz, perfekcyjną reprezentację roku. Wszystko w kartach. Ha. Co ty mi powiesz? Będziemy w tej sali sądowej przez rok, jeżeli to będzie dalej też trwało. No dokładnie. Jeżeli spojrzysz na dłonie rozdania obu mężczyzn, oszustwo jest oczywiste. No to powiedz jakie. Jakim słowem to jest jasne? Da, cóż, pozwany, on zarobił piątego asa? Pamiętam wciąż obie dłonie bardzo dobrze. Pani pana Smitha miała 3 asy. Co ona pierdzieli? Co ona? Ona chyba jakąś wódkę wypiła przed rozprawą. No, ale to już jest tak... Mając zdjęcie, które ona sama nam dała, to już jest tak chamskie oszustwo, że aż mnie zatkało. What the fuck? A pana Wrighta miała 2. Oczywiście oszustwo, było jasne. A może powinien powiedzieć... było widoczne jak na dłoni. Słuchajcie, sądzie, prawdopodobnie można byłoby dodać to do zeznań? Bez żartu pana Payne, proszę. Bardzo dobrze. Świadek, dodaj ten szczegół do swoich zeznań, proszę. Proszę dodać ten szczegół. Dłoń pana Smitha... na dłoń pana Smitha to strzałam, to jest oczywiste. Miała 3 asy, a dłoń pana Wrighta 2. To w sumie 5 asów. Zacznijmy mimo wszystko. Piąty as? Da. Nie powinien istnieć, prawda? Wciąż pamiętam obie dłonie bardzo dobrze. Dobra, już. Nie zaczynaj. Ale ona jest jakaś niepoważna po prostu. A więc czemu wzięła się ta karta? Może zapytajmy pozwanego. Dodaję kart do talii. To jest temat tabu. Jeszcze więcej niż fałszowanie dowodów w sądzie. Teraz. Może to czas, żebyś coś powiedział, Justice. No raczej. Nie będę siedział cicho. Nie ja. Nie, sir. Lepiej znajdę ci sprzeczny dowód i to szybko. Po chwili gra zamieniła się w kłótnię, da? Sztuczka pozwanego została wykazana. Oczywiście ja się staram bez ciekawości. Pamiętasz może o co oni się kłócili? Da, tak myślę. Ofiara krzyknęła, jesteś oszustem. I wtedy pozwany krzyknął coś w stylu, mam sprzeciw. To był Wright, to musiał być Wright, ona mówi prawdę. Tylko Wright by tak krzyknął, czekajcie. Oj. Krzyczenie sprzeciw, co? Stare nawyki są ciężkie do przełamania. Na początku zblefował przez salę sądową, teraz blefuje przez swoje życie. Objection. Ale pan Wright stracił, przegrał to rozdanie.
trochę rzuca cień wątpliwości na pana Smitha. Ośmieszenie z przegranej, nawet kiedy się oszukuje. To właśnie podpaliło serce pozwanego. Więc co następnie ten pozwany zrobił? I ostatnie? Wziął butelkę w swoją dłoń, biedny pan Smith. Przez butelkę masz na myśli to? Da. Pozwany użył tej butelki, żeby... To zachowanie jest przyznaniem się do oszustwa przez pozwanego. Ale dlaczego butelka soku winogronowego? Byłby pan zaskoczony, czy można użyć jako broni, na przykład statuetki myśliciela? Ten sok jest polecany do picia przez Borscht Bone Club. Da. Tegoroczny klasyk jest znany ze swojego smaku. Na tyle znany, żeby... Chyba, żeby pozostać w głowie dorosłego mężczyzny. To trochę inaczej, było inne znaczenie, ale potłumaczyłem trochę po swojemu. Myślę, że też dostosowałem żart trochę. W początku ona mówi, że to były poważne zawody, teraz mówi, że były oszustwa. Justice, zauważyłeś coś dziwnego? I zeznania wciąż się zmieniają. Teraz ona mówi, że pozwany oszukiwał. Właściwie tak, zauważyłem to. Wydobądźmy prawdę o tym oszukiwaniu na początku, dobrze? Racja. Zostaw to mi. Okej, oczywiście wiem, co strzelać, więc od razu tam lecę. Tutaj oczywiście prezentujemy dowód w postaci zdjęcia. Szczerze, chyba nigdy nie mieliśmy aż tak perfidnego i chamskiego oszustwa, jak to. Objection! Wygląda na to, że świadek się pomylił. Pani pomylona? Ale nazywam się Mistaken. Rozumiecie? Mistaken to znaczy pomylić się, ale miss to jest pani, taken zabrana, czyli jakby pani zajęta, albo pani taken po prostu. Słuchaj, ten dowód jasno zaprzecza temu, co powiedziałeś w zeznaniu. To jest zdjęcie tych żetonów, prawda? Justice? Prawdopodobnie. Wytłumaczysz to, jak myślałeś, tak żeby sędzia mógł nadążyć. A ten Krzysztof to jest jakiś straszny hater sędziego. Innymi słowy, użyj swojego palca, żeby wskazać. Tak, proszę, wskaż na sprzeczność na tym zdjęciu. Która część? Zaprzecza zeznaniu świadka. Bardzo proste, wręcz banalne. No, jak się klika? Pani Orni, w swoim zeznaniu powiedziała pani tak. Dłoń pana Smitha miała 3 asy. Ale jak jasno widać, w dłoni ofiary były tylko 2 asy. To twoje zdjęcie po pierwsze, fujaro życiowa, podająca barszcz. Po drugie, z czym do szefa, a ta muzyka po trzecie jest cudowna. Objection! Cóż, może świadek po prostu się zdezorientował. No, jak się po prostu zdezorientował, to chyba po prostu powinien spierdzielać całej procesowej i nie pamiętać pod nogami wielkiego przyszłego prawnika, prawda? Być może to była dłoń pozwanego, która miała tego trzeciego asa. Objection! Spójrz jeszcze raz na dowody. Jak widać, pozwany też ma 2 asy w ręce. Gdzie jest 5. as? Widzę oszustwo i dzieje się ono tutaj, w sali procesowej. Dobrze jej powiedział. 2 asy w dłoni obu graczy, to w sumie 4. To nie jest dowód oszustwa. Czekajcie, proszę. Jest prawda, ja widziałam to. 5. as. Było oszustwo, ja przysięgam. To dziwne. Ona musi kłamać, a wciąż wydaje się być bardziej szczera niż przez cały dzień. Ufaj swoim instynktom. Panie Krzysiu? Kto wie, co leży dla nas jeszcze w tym procesie. Wysoki sądzie, jeżeli mogę, mam sugestię. Cóż to dzieje, panie Gawin? Jeżeli to sądowi nie przeszkadza, może zbadamy właściwie karty. Karty? Panie Payne. Tak? Dłonie graczy, czy rozdania graczy tej nocy były zapisane jako dowód, prawda? Obrona poprosiłaby, żeby karty były pokazane przed sądem. Może jedna z kart była obustronna?
I z jednej strony miała na przykład króla, a z drugiej strony asa. Bardzo dobrze, prokuratura doda to jako dowód. Którą chce pan spadać? Kartę ofiary czy kartę pozwanego? Jeżeli te karty nie dowiodą oszustwa, to nic to nie zrobi. Teraz, która dłoń jest bardziej podejrzana? No ja myślę, że ofiary absolutnie. Tutaj się pojawia tak naprawdę małe pytanko. Zapiszę przed przypadek. Bo z jednej strony możemy pokazać dłoń ofiary, a z drugiej strony mogliśmy pokazać dłoń pozwanego i pokazać, że tam nie było nic dziwnego. Nie wiem, co bardziej warto zaznaczyć, ale myślę, że tutaj gadamy o dłoni ofiary. W sensie o rozdaniu ofiary i zobaczmy to. Jeżeli dłoń ofiary została zmieniona poprzez zeznanie świadka, obrona prosi o czas, żeby zbadać karty pana Smitha. Bardzo dobrze. Panie Payne, jeżeli by pan mógł? Bardzo dobrze! Okej. Okay. Karty ofiary zostały na miejscu. Jest to full. Ja myślę, że jedna karta z królem będzie obustronna. Cóż, marnujemy czas. Dalej, Justice. Tak, sir. Okej, okay, będziemy mieli pierwszy oficjalny przegląd. Kiedy badasz dowód, upewnij się, że zobaczysz na niego z każdej strony. Używaj strzałek, żeby obracać go, i B oraz M, żeby go przybliżyć i oddalać. To powinno dać ci lepszą perspektywę na sprawę. Okej, okay. Wyobraź sobie, że normalnie mieści konsolkę, ona była taka otwierana. Zresztą mógłbym wyciągnąć sferę DS-a. Jeszcze akurat go nie mam tutaj na biurku, przy sobie teraz. W sumie nie wiem, gdzie on jest. Być może wam na kolejny odcinek pokażę, bo akurat mam 3DS-a. To tam był taki dolny ekranik. Na górnym ekraniku mieliście normalnie grę, a na dolnym mieliście taką właśnie, między innymi ten moment byłby na pewno na dolnym ekraniku i mogliście sobie go właśnie takim rysikiem pooglądać, poprzewracać palcami nawet, czy tam właśnie tym rysikiem, obejrzeć z każdej strony. Fajne to było. Na pewno ta gra w takich czasach rana, jak tam, nie wiem, gdzie ta część wychodziła, nie wiem, 2000, nie wiem, 7, 9, nie wiem, to strzały są. No ale na pewno już dobre paręnaście lat temu, to musiał być hit. To musiał być hit. Mhm, dobra, a ja oczywiście stawiam, że niebieska karta, jedna. Okej, okay, o tym nie pomyślałem, najprostsze, jedna karta jest po prostu ze złej talii. Może tak to zaznaczmy, żeby było wiadomo, o co chodzi. Egzamin, zoom in. No. Co? Wysoki sądzie, proszę na to spojrzeć. Jedna z kart ofiary, jej tył jest innego koloru. Kto to oszukiwał? To niemożliwe. Ale ja podłożyłam tą kartę w dłoni Wrighta. Głupia. Co takiego, pani Orni? Nie, nie, ja tylko powiedziała. Ach, da. Ja mam. Wysoki sądzie? To jak pani Robin? Proszę powiedzieć mi, jaki jest najłatwiejszy sposób, żeby oszukiwać podczas gry w pokera? Żeby oszukiwać? A skąd sędzia ma to wiedzieć? Powiem panu. Potrzeba po prostu przyjaciela, a właściwie towarzysza, jak można by było tutaj rzec. Dealera. O! Oh. Chwila, więc masz na myśli... Ten świadek, pani Orli, ona jest oszustką. Profesjonalistką, chciałbym powiedzieć. Super profesjonalistka, złej talii wsadziła. Spokój! Spokój! Skup się, Justice. Czas wykorzystać ją. Mam na myśli jej błąd. Wysoki sądzie? Co to za jakieś słowa? Proszę przypomnieć zeznanie, które właśnie usłyszeliśmy. Co to niemożliwe? Ja podłożyłam kartę do dłoni Wrighta. Ergo, pani Olga Orli konspirowała, żeby oszukiwać nie z moim klientem, ale z ofiarą, panem Shadym Smithem. Łysa, co? Moi drodzy, to jest koniec odcinka.
półrodzinne odcinki, ale będą codziennie. Myślę, że to jest lepsze niż tam 35-minutowy odcinek 3 razy w tygodniu. Tak wychodzi to dużo więcej. Widzimy się już jutro o godzinie 16, żeby zobaczyć, co jeszcze wyciśniemy z pani Olli Orli, bo myślę, że coś by się jeszcze z tej nieprzyjemnej kobiety przydało wyciągnąć. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie, aktywność, jeszcze raz aktywność, łapka w górę, subskrypcja, zapiszcie jakiś komentarz, wpadajcie na media społecznościowe, które macie w opisie i widzimy się już jutro o godzinie 16. Także dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło, no i hej, pa, pa.